Witam w czwartym odcinku. Dzisiaj przyjechaliśmy sobie na śniadanie, bo jest wtorek, Taco Tuesday. Przyjechaliśmy sobie na takotki, na śniadanie, do super miejsca. Jak widzicie, piję swoją maczę. I odcinek dzisiaj będzie o tym, jak może nawet i nie przeprowadzić, bo nie wszystko się tutaj przeprowadzać, ale jak zorganizować wycieczkę na Bali, jakie dokumenty są potrzebne, gdzie szukać lotu, wszystkie nasze tipy, co się przyda, co się nie przyda. Także w drugiej części odcinka, po naszym śniadanku, spotkamy się nad basenem i opowiem wszystko, jak my to zrobiliśmy i jakie są nasze tipy. Rozpisałam sobie, co jest nam potrzebne i opowiem wam bardziej na wycieczkę jak na przeprowadzenie się, bo chyba niewiele z was chce się tutaj przeprowadzić, a wycieczka na Bali jest super. Więc od razu wezmę sobie kartkę, będę miała ściągę i od razu wam mówię, że przyjechanie tutaj na tydzień czasu nie ma sensu. Głównie ze względu na to, że lot jest bardzo długi. My trafiliśmy na spoko cenę, ale lot był 25-godzinny. I był straszny, już te ostatnie 5 godzin, jak wysiadaliśmy w Tajwanie ze zmęczenia i nam niedobrze było i słabo, była różnica czasu, więc nie mogliśmy spać w samolocie, bo czas bieżący pokazywał drugą godzinę, a no, my czuliśmy jeszcze taki europejski czas, gdzie to była godzina 14 czy tam 12, bo jest 6 godzin różnicy, jeszcze ten czas w locie się zmieniał, no i tak ciężko nam było, więc 2-3 tygodnie to jest taki minimum na przyjazd tutaj, żeby zdążyć sobie zwiedzić te najfajniejsze miejsca, odpocząć też, pochillować na plaży, no i nie być takim zmęczonym tą podróżą, bo wiadomo, że po podróży i zanim się przestawicie na ten czas taki tutejszy, to gdzieś tak, my tak 3 dni się przyzwyczajaliśmy mniej więcej. No walczyłaś z jetlagiem. Ty też, tylko ty miałeś na odwrót. To by się nie chciało spać w ogóle i byłeś taki cały czas ten, a ja gdyby nie to, że Kondrat mnie budzi, to ja bym mogła spać 24 godziny na 7, ale tak poza tym było spoko. Więc jeszcze takie 3 dni trzeba sobie doliczyć walki właśnie ze zmianą czasową. Dobra, zaczynamy po kolei. Loty. Jak najlepiej sprawdzać loty? 3-4 miesiące wcześniej. Wtedy ceny są najniższe. Sprawdzajcie loty też w wtorki, środy i czwartki, bo i tak najlepiej to jednak w środy, bo te loty wtedy też są trochę niższe. Jak jest bliżej weekendu, to te loty idą do góry. Sprawdzajcie sobie loty przez takie portale typu Kiwi, Kajak, jakie inne, jakie tam są połączenia i szukajcie też na Google. Później wchodźcie bezpośrednio na przewoźników, czyli na Wizzair, nie wiem, no loty tu nie latają, ale słyszeliśmy od stewardesów, tak się mówi? No są też stewardesi, są też stewardesy. Dobra, no to słyszeliśmy od nich, jak mieliśmy lot lotem chyba tam z Warszawy do Wiednia, że w wakacje lot też zaczyna latać tutaj na Bali, więc spoko, możecie poczekać na nasze wakacje i sprawdzić coś na nich. Sprawdzajcie też wszystko w trybie incognito, bo jak im częściej szukacie tych lotów, sami sobie windujecie po prostu ceny tych lotów do góry i one są, im częściej sprawdzacie, tym są coraz wyższe, więc włączcie sobie tryb incognito i dopiero sprawdzajcie, a w ogóle najlepiej to na komputerze, który nie należy do was i ta osoba nie zamierza nigdzie latać w najbliższym czasie, tak będzie najlepiej. I po sprawdzeniu lotów, jak znajdziecie jakiś fajny, który wam pasuje, przechodźcie na stronę, na bezpośrednio do przewoźnika. Przestrzegam was tylko jeszcze przed jedną platformą. Nie kupujcie niczego przez Sky. My kupiliśmy lot z Denpasar, czyli tutaj z Bali do Singapuru i wykupiliśmy do niego ubezpieczenie rezygnacji z podróży. No i tak się stało, że jednak chcieliśmy oddać ten bilet i nie skorzystać z niego. I Sky nie chciał nam wypłacić pieniędzy. No nie chciał nam oddać po prostu pieniędzy za ten lot, pomimo tego ubezpieczenia. Wymiana mailowa była niemiła między mną a nimi. W ogóle nam nie pomogli, nie nakierowali nas na nic, dopiero ich trochę poskarżyłam, skierowali nas do firmy ubezpieczeniowej i kazali nam po prostu pisać reklamację i żądać pieniędzy od firmy ubezpieczeniowej, która tam opłacała te nasze ubezpieczenia. Tak, ale oni się w ogóle nie poczuwają. W ogóle. Utrudniają kontakt jak się tylko da, bo jak zwrócicie uwagę, nie ma do nich żadnego formularza kontaktowego. Nic. Nie ma numeru telefonu. Właśnie. Mieliśmy też jeszcze wykupioną odprawę online, która nie działała w aplikacji
Więc i tak się musieliśmy odprawić na lotnisku. Ta odprawa online też kosztowała coś około 40 zł, no także lipa i beznadzieja. No i czekamy teraz na informacje od firmy ubezpieczeniowej, czy no co dalej, czy uzyskamy te pieniądze, czy nie uzyskamy, więc jakby mamy zamrożone... No kilka stów, ale tak czy inaczej... No. Może przy jednej osobie 50 zł wydaje się małą liczbą, ale pomyślcie sobie, ile osób lata codziennie przez cały świat i ile osób wykupuje to ubezpieczenie i możecie sobie sami policzyć, ile mogą na tym zyskać w bardzo łatwy sposób. Dobra, loty mamy. Pamiętajcie, tryb incognito 3-4 miesiące wcześniej. Sprawdzajcie na takich platformach typu właśnie Kiwi, Kajak, Momondo i tak dalej. A później znajdziecie odpowiedni lot, przechodźcie na stronę bezpośrednią u przewoźnika i kupujcie tam. Co mamy następne? Szczepienia. Szczepienia są tutaj obowiązkowe. Osoby, które nie są zaszczepione, nie mogą przebywać na terenie tutaj Bali ani Indonezji. Jedyny plus jest taki, że jak u nas w Europie tam po tych czterech czy tam trzech dawkach trzeba to odnowić to szczepienie, to tak tutaj na Bali, jeżeli macie szczepienie, to takie jakby już nieważne tutaj u nas w Europie, to tutaj jest cały czas ważne, bo u nich się tutaj liczy te pierwsze takie szczepienie, które robiliście. 100%. Jest aplikacja, której jest, tak sobie tutaj zerkam w tą karteczkę, jest też aplikacja, która jest niezbędna i to jest aplikacja zdrowotna, w której właśnie musicie wprowadzić sobie ten certyfikat szczepień i nie pamiętam jej nazwy. Petuli Lindungi czy jakoś tak, bardzo zawiła nazwa. Tutaj, jak ona wygląda i żebyście mogli ją sobie pobrać i tą aplikację musicie mieć, bo oni już na lotnisku, już nam chyba w Wiedniu na lotnisku sprawdzili tą aplikację, czy ją mamy. Tak. I musicie mieć ją uzupełnioną, sprawdzony ten certyfikat i tak dalej i ta aplikacja jest darmowa. Wiza. Tutaj dla nas, dla obywateli Polski niestety, ale wizy na Bali są obowiązkowe, ale taką wizę na 30 dni, na miesiąc czasu możecie dostać od razu na lotnisku, trzeba niestety postać w dość długiej kolejce i taka wiza kosztuje $30, a mówię w dolarach, bo oni tutaj zawsze sobie liczą wizy w dolarach i w zależności od kursu możecie sobie sprawdzić, ile to wychodzi w przeliczeniu na polskie. Jeżeli Wam się spodoba, to tą wizę możecie jednorazowo przedłużyć o następne 30 dni i sobie spędzić na Bali 2 miesiące. Warunek tej wizy jest taki, że musicie mieć bilet powrotny, aplikację, certyfikat szczepień, no i to wszystko. Polecimy Wam też agencję wizową, z której my korzystaliśmy, bo są bardzo super i szybko nam to wszystko załatwili. No i wtedy tam macie kilka wiz do wyboru. Macie wizę biznesową, macie wizę B211, na której my jesteśmy, to jest wiza turystyczna. Na tej wizie możecie przebywać pół roku na Bali, przedłużając ją co 2 miesiące. I po 6 miesiącach musimy opuścić Bali, więc sobie zrobimy wycieczkę do jakiegoś kraju tutaj obok, sobie jeszcze podwiedzać. Musimy opuścić kraj, jakby od nowa wykupić ją znowu na 6 miesięcy. Jeżeli chcecie zostać dłużej, musicie kontaktować z taką agencją wizową minimum 2 tygodnie przed wylotem. Do wizy też Wam już będą potrzebne takie rzeczy jak bilet lotniczy i miejsce zakwaterowania. Bo o to będą Was pytać agencje wizowe przy robieniu Wam wiz, bo oni takie rzeczy po prostu wpisują w wizę, gdzie się zatrzymacie i tak dalej. I tak już płynnie przechodząc do zakwaterowania, my serdecznie polecamy opcję guest house. Jest to najtańsza opcja, najfajniejsza jak widać, bo wszystko tutaj jest w takich guest house'ach i to jest mega tani sposób na przebywanie tutaj. Polecam strony takie jak Booking, chociaż na Bookingu jest drogo i Airbnb. Airbnb jest super, tym bardziej, że jak bierzecie pobyt na taki gdzieś tak 3 tygodnie do miesiąca właśnie czasu, to nalicza Wam się bardzo często ogromna zniżka za właśnie takie długoterminowe pobyty. Plus nie musicie się bać, że jedziecie na drugi koniec świata i okaże się, że tego miejsca nie ma, bo tak. W takim przypadku, jeżeli tak się stanie, to Airbnb będzie musiało Wam zwrócić pieniądze szybko. Od razu i od razu Wam pomagają znaleźć coś innego i tak dalej, no ale jak te miejsca istnieją, bo też my jesteśmy na takich grupach na Face, jest mnóstwo takich grup właśnie z wynajem mieszkań, jakichś tam domów i w ogóle i często gęsto są po prostu skamy. Więc na pierwszą taką podróż polecam Airbnb, po prostu gdzieś sprawdzone. My na przykład mamy super internet, tutaj mamy basen, mamy dwie kuchnie, mamy naprawdę bardzo fajny pokój z łazienką prywatną, no jest jak w hotelu po prostu, sprzątają nam co 2 dni, czy to 3. To trzy. No ale przede wszystkim możecie tu poznać też ludzi, którzy są mega pozytywni. Tak, my tu mamy
już nowych znajomych. No mamy nowych znajomych, którzy są z Niemiec, z Francji, gdzieś tam z Hiszpanii jest dużo osób. No po prostu fajnie, także sobie siedzimy wszyscy razem w kuchni, wiecie, gadamy, opowiadamy sobie coś. No, w ogóle mega jest klimat w takich guest house'ach, przynajmniej nam się tak super trafiło, bardzo polecamy. Jak chcecie, mogę wam też polecić ten guest house, jak będziecie chcieli się tutaj wybierać, chociaż ja bym wolała mieszkać w Uluwatu i tam się też będziemy przeprowadzać, bo Canggu jest spoko. Plaże są piękne, wiadomo, wszędzie są plaże piękne, ale jest bardzo tłoczne. Dużo korków, duży ruch, dużo trochę droższych restauracji, a Uluwatu jest zdecydowanie bardziej rajskie, te plaże są też bardziej rajskie, jest tam spokojniej. Przyznaj się, że się boisz jeździć po tych drogach. Ja nie jeżdżę po tych drogach i zaraz do tego dojdę. Oni nie mają zasad ruchu drogowego w ogóle. No jak to nie? Ja jestem przyzwyczajona, wiecie, ja jestem przyzwyczajona do tego, że nie wiem, macie linię ciągłą, to nie wiem, nie wyprzedzacie, nie wymijacie, no w ogóle, a oni jeżdżą po 5-6 osób na skuterze, łącznie z małymi dziećmi, z jakimiś, nie wiem, jeszcze tobołami ze sobą, wyprzedzają, trąbią cały czas. Trzeba przyznać, że jest to dość agresywnie. Czy zielone, czy czerwone światło, oni sobie po prostu jadą, jakby totalnie, nie wiem, ty to dobrze czujcie, bo to jest GTA normalnie tutaj jest. Naprawdę, i a propos. Wiesz co, bardziej chodzi o to, że trzeba po prostu się skupić na drodze i na tym, co cię otacza, a nie na tym, że jest tak, jak opowiadasz, bo no, masz po prostu skłonność do tego, że bardziej myślisz o tym niż o tym. Ja nie mogę się przedstawić, że tutaj nie ma takich przepisów ruchu drogowego i ja staram się iść według tych przepisów, bo tak ja też mam wpojone, a tutaj a ja jestem piratem ma. Drogowym, więc tak. Po prostu jestem plus dobrym jest, kierowcą. Ruch lewostronny, z nami na początku też było tak, że zmieniałam pas i Boże, to ja ten pas, wiecie o co chodzi. Nie, to jest zagrożone moje nerwy. I a propos. Jeżeli chcecie jeździć tutaj, a tutaj polecam wam wypożyczyć tylko i wyłącznie skuter, bo samochód to jest bez sensu i to totalnie koszt. My płaciliśmy jakoś 300 zł za cały miesiąc naszego skupiego. Pamiętajcie, kochani, targujcie się. No, jak ktoś wam daje skuter za 3 miliony, to możecie go spokojnie wyśmiać, bo chce was po prostu okraść. Dokładnie. Jeżeli chcecie wynająć tanio skuter, to walczcie od 800 tysięcy do miliona. I to jest taka spoko cena za wynajęcie skuteru. Tak, jeżeli ktoś chce więcej, to po prostu chce was zrobić bambuko. Sucho, tak. Tak. I normalnie nie wstydźcie się i mówcie im, że no, że to jest właśnie za dużo, że znacie ceny i ceny są takie, że albo bierzecie u niego, albo sobie pójdziecie gdzieś dalej, bo wynajem skuterów jest tutaj na każdym kroku, więc na spokojnie znajdziecie sobie. Ogólnie z jasną karnacją musicie się targować wszędzie, nawet w restauracjach, u lokalesów oczywiście. Mówcie im z góry, że wiecie jakie to są ceny, nawet jak tu nie byliście, to oszukujcie ich, że już byliście tutaj któryś raz i jakby no znacie ceny i wiecie, nie będziecie przepłacać za pewne rzeczy, my się tak nauczyliśmy robić, bo na początku nas oszukali. I tak jeszcze wracając do skutera, jeżeli macie prawo jazdy, takie zwykłe najzwyklejsze prawko, polecam wam wyrobić sobie jeszcze będąc w Polsce, to trwa jakieś 4 dni, prawo jazdy międzynarodowe i to kosztuje jakieś, nie wiem, 30-40 zł w urzędzie, ale jak nie macie prawa jazdy w ogóle, a chcecie tu jeździć skuterem, to jest spoko opcja, bo możecie też tutaj wyrobić indonezyjskie prawo jazdy i ono jest jakoś, nie wiem, nie pamiętam w jakich cenach, bo jeszcze aż tak się w tym nie wnikaliśmy, ale spoko jest też opcja dla osób, które chcą i ono trwa, nie wiem, tygodnia jakoś tak i możecie sobie po prostu wyrobić takie ich indonezyjskie prawo jazdy. Ja tym prawo jazdy też tutaj jeździć skuterem. Więc na pewno jest tańsze niż w Polsce. O wiele tańsze, bo to wychodzi jakoś 500 zł maksymalnie za takie wyrobienie prawa jazdy. To jest normalne, legalne prawo jazdy, także możecie sobie tutaj wtedy jeździć też na takim prawku. No i też warto dodać, że jak nie macie międzynarodowego prawa jazdy, to wasze europejskie zwykłe takie prawo jazdy nie działa tutaj. Musi być międzynarodowe. No i plus, jak zatrzyma was policja, to czy zrobiliście coś złego, czy nie? Musicie dać im trochę pieniędzy. Oni po to was zatrzymują głównie. No i ja jeszcze nie widziałam. Jeżdżą tutaj ludzie bez kasków, naprawdę, tak jak wam mówię. Policja zatrzymuje tylko i wyłącznie po to, żeby wziąć od was jakieś tam pieniądze, łapówkę, no po prostu. Jeszcze wróćmy tak do tego lotniska. Polecam wam ogarnąć sobie chociaż troszkę internetu, żebyście mieli internet w telefonie po wylądowaniu tutaj i żebyście sobie zainstalowali też wcześniej aplikację Gojek. Gojek to jest taka aplikacja jak nasz Uber. Możecie tam sobie zamówić jedzenie, samochód, skuter, cokolwiek, bo na lotnisku każdy taksówkarz, tak jak nas, oszuka was. Zrobi was na pieniądze na spokojnie. My za taksówkę zapłaciliśmy
200 coś złotych? Nie, 150. 150. Tak się mocno targowaliśmy, bo chciał o wiele więcej. Oszukał nas, bo powiedział, że nie, Gojek nie podjeżdża na lotnisko, bo my chcieliśmy sobie tego Gojeka zamówić i że nie, że on tutaj nie może właśnie wjeżdżać. Nieprawda, może wjeżdżać, może chce sobie zamówić. Problem jest taki, że jak chcecie kupić kartę, a musicie później sobie tutaj kupić indonezyjską kartę, żeby mieć po prostu internet, nie płacić za niego nie wiadomo ile, to po włożeniu tej karty do telefonu musicie odczekać jakieś 3-4 godziny, więc no jak chcecie tak zrobić, to jeszcze liczcie się z tym, że na lotnisku spędzicie te kilka godzin, zanim ta karta zacznie działać i ten internet się włączy, więc polecam Wam po prostu mieć trochę internetu jeszcze, żeby zamówić tylko sobie tego Gojeka już bezpośrednio do hotelu, którego sobie zarezerwowaliście. No to tak już, jeszcze wracając do lotniska, co mamy? Zakwaterowanie, prawo jazdy, internet, wiza, aplikacja, loty, wszystko mamy. Także niewiele rzeczy Wam jest potrzebnych, trochę rzeczy Wam jest potrzebnych, bo papierologii jest dużo. Na lotnisku przygotujcie się, że spędzicie ogrom czasu, bo oni sprawdzają wszystko. No ale tak mniej więcej takie najważniejsze informacje Wam przekazałam. Podlinkuję Wam też tutaj w opisie agencję wizową, ten nasz guest house i... Jeżeli chodzi o wizy, to kontaktujcie się i bierzcie informacje tylko z agencji wizowych, bo te ich prawo wizowe się zmienia co 2 tygodnie, co miesiąc i te agencje wizowe są na bieżąco i one Was będą informować i kierować. No także taka pogadanka dzisiaj, ale wiem, że dużo osób interesowało to, jak my to zrobiliśmy i jak to zrobić jak najtaniej, więc moim zdaniem nie wykupujcie wycieczki z biura podróży, bo organizując ją sami i tak na spokojnie właśnie te 3 miesiące wstecz, wydacie naprawdę o połowę mniej. No a warto tutaj przyjechać, to jest tak pięknie, że naprawdę każdemu polecamy wziąć sobie urlopik, czy wolne, czy cokolwiek, 2 tygodnie spędzić sobie tutaj, odpoczniecie 100%, zjeździcie ile się da. Do zobaczenia w następnych filmach. Pa! A sup to co? A no właśnie, widzisz, a ja już tak ostatnio, o się wkręciłam już tu ten. Jak Wam się podobało i chcecie, a właśnie jeszcze mam jedną informację. Tak sobie postanowiłam i jak Wam to powiem, to tak będzie, bo ktoś nie musi przy tym przypilnować. Filmy na kanale będą w każdą środę i w każdą niedzielę. I zamierzam się tego trzymać. Także już powiedziałam publicznie, widzę Kondratek robi. Ale będą. Słuchaj, moje stawki wzrosną, no cóż. A jakie Ty masz stawki? Zaraz o nich porozmawiamy. Ale głupoty gada, słońce mu przygrzało, musi iść do basenu się zgrzać. Nie, do swojej miłości życia, ty będziesz ode mnie pieniądze brać. Mam wejść do basenu się zgrzać. No i widzicie, kochani, kto tu się zgrzał. Także żegnamy no, Was. Nie, poczekajcie. Ta. Dobra, jak chcecie, żeby Konrad nie liczył mnie za swoje usługi, to zostawcie komentarz, like i subskrypcję, bo będzie mi bardzo miło, jak zasubskrybujecie kanał. No i widzimy się. Dzisiaj będzie środa, to widzimy się w niedzielę w następnym odcinku. Pa!